A o czym marzy Robert Lewandowski? Nie piłkarz Robert Lewandowski, tylko Robert Lewandowski. Poza piłką nożną czasami marzę o takim spokoju, takiej codzienności, spotkania się na spontanie ze znajomymi, z rodziną. Wiadomo, że jestem za granicą i ten kontakt mam czasami utrudniony. Jeśli nikt mnie nie odwiedzi, no to jednak ja nie mam takiej okazji, żeby spotkać się z moimi przyjaciółmi z lat X, które już znam, i żeby po prostu wyskoczyć i spotkać się wieczorem na chwilę. Tego na pewno mi brakuje i to są takie dla mnie rzeczy, które dla kogoś są normalne, ale ja jednak doceniam. Mieć rodzinę blisko, ten spokój też czasami spotkać się, wyłączyć, tak jak tylko mieć czas dla nich. Wiadomo, to są, nie są jakieś wielkie marzenia, ale chyba bardzo ważne. A gdyby miało się spełnić twoje jedno jakieś życzenie na święta, to jakie to by życzenie było? Życzenia? Myślę, że chyba wszystkim zawsze będę życzył zdrowia. To jest najważniejsze w życiu i szczęścia. Wiadomo, że wiele rzeczy od nas też zależy i też nie możemy zapominać, że jeśli będziemy na coś ciężko pracowali, to na pewno będziemy mieli większą szansę, żeby to osiągnąć. Ale jeśli zdrowie zawsze będzie dopisywało, to będzie łatwiej zrealizować te marzenia lub cele. A twoje wspomnienie z dzieciństwa związane ze świętami? Takie najbardziej żywe? Jeśli chodzi o dzieciństwo, no to wiadomo, że zawsze czekało się na te prezenty, na to, co przyniesie Mikołaj. I zawsze ten czas siedzenia przy stole z całą rodziną i na końcu otwieranie prezentów, to są fajne wspomnienia. Będąc moim chłopakiem, też tam podglądałem pod choinkę, ile prezentów dostałem, czytałem, szukałem swojego imienia i to było też coś wspaniałego. Pamiętasz taki prezent jakiś konkretny, który do dziś ci tak w głowie siedzi? Pamiętam jeden prezent, bo został uwieczniony na zdjęciu i ostatnio właśnie to zdjęcie widziałem, mama mi pokazała. Miałem bodajże chyba 12 lat i dostałem takie buty zimowe na śnieg i pamiętam swoją minę, bo po prostu tak zostało to uchwycone i to jest fajne. Fajne, że to, że wspomina to jedno, ale jednak jak się patrzy na fotografie, na zdjęcia, to też wiele wspomnień wraca i myślę, że z każdego tego prezentu się cieszyłem. Czy dostałem, jak dostałem korki, no to wiadomo, że to było coś, o czym zawsze marzyłem i zawsze co chciałem dostać lub ewentualnie właśnie piłkę. A twoje właśnie wspomnienia związane z tą wczesną karierą piłkarską, między innymi z Coca-Cola Cup, to jakie były? No to były emocje, które pamiętam do dziś, no to było coś nowego, coś taki jakiś dreszczyk emocji, ta chęć rywalizacji, strzelenia bramki, ta cała otoczka, że to jest jednak turniej, to nie jest jakaś gierka na podwórku, to powodowało, że na Coca-Cola Cup dało mi jakieś tam doświadczenie, rywalizację, zobaczyłem jak to wszystko wygląda, jak to jest zorganizowane i też cieszyłem się po prostu grą w piłkę, cieszyłem się jak wygrywaliśmy, jak strzelałem bramki, choć mi się nie udało akurat wygrać tego turnieju, ale też jakieś nowe doświadczenie, które spowodowało, że też wiedziałem, co mam do poprawy, bo zobaczyłem u kolegi, u zawodnika z drużyny przeciwnej, co on zrobił i później pomyślałem, że ja też tak mogę i dlatego też dawało mi to jakieś inspiracje. Myślisz, że ten trochę taki stres związany z tym turniejem to dobrze przygotowuje dzieciaki do wejścia w piłkę poważniejszą, seniorską? Myślę, że tak. To jest taki pierwszy kontakt. Ja myślę, że też miałem stres. W tamtym wieku może to był stres taki pozytywny, że nawet nie wiedziałem, że się stresuję, ale na pewno się stresowałem. Na pewno chciałem pokazać, że to moja drużyna jest lepsza. I taki pierwszy kontakt to też jest bardzo ważne. Nie oszukujmy się, że na tym wyższym poziomie oczekiwania presja są dużo większe. Jeśli młody zawodnik już powoli, nieświadomie nawet będzie wkraczał w ten świat futbolu, to myślę, że z wiekiem po prostu i z czasem będzie mu łatwiej.